Chciałbym porozmawiać. Coś cię trapi? Chodzi o te pająki, które zaatakowały nas 2 dni temu. Martwię się o bezpieczeństwo dzieciaków. No tak, to zrozumiałe. Mówiłeś, że wiesz, kto za tym stoi. Zgadza się. Zerknij w monitor. Oto bardzo stara i bardzo odległa planeta Speedron. Zamieszkują ją uczciwi i bardzo niezależni obywatele. O nie! Wiem, niektórym ich wygląd nie kojarzy się najlepiej, ale do rzeczy. Wiele tysięcy lat temu na tronie Speedron zasiadła królowa Arachna. Według niektórych władzę zdobyła podstępem, pozbywając się swego ojca. Nikt jednak nie był w stanie tego udowodnić. Po niedługim czasie mieszkańcy zaakceptowali młodą królową. Niestety, dość szybko okazało się, że Arachna traktuje planetę jako swą własność, a obywateli jako swych niewolników. Wybuchło powstanie i mieszkańcy Speedron wygnali Arachnę. I tak 2000 lat temu trafiła tutaj, na Spaceball. To znaczy, że miała coś wspólnego z futbolem. Na początku tak myślałem. Przedstawiła się jako łowczyni talentów. Chciała kompletować drużyny złożone z najlepszych zawodników z każdej planety. Taką superkosmiczną Ligę Mistrzów? Dałem się nabrać jak dziecko. Arachna porywała piłkarzy i kolekcjonowała niczym trofea w swoim statku. Wiele lat temu udało nam się pozbyć szalonej Arachny. Odbiliśmy porwanych przez nią piłkarzy, jednak jej udało się uciec. Teraz, jak widać, wróciła. Po co? Chce porwać dzieciaki? Obawiam się, że nie one są w największym niebezpieczeństwie, Robercie. W takim razie kto? Jak wspomniałem, Arachna gustowała tylko w największych gwiazdach futbolu.